tvpodkarpacie.pl. PGE Energia Odnawialna, spółka z grupy kapitałowej PGE, uruchomiła nową elektrownię fotowoltaiczną w Lesku. 1-megawatowa inwestycja składa się z blisko 3000 paneli o mocy 350 W każdy, zamontowanych na powierzchni 2 hektarów. Jest to pierwsza elektrownia z dużego programu ogólnokrajowego, który do końca bieżącej dekady będzie wybudowany, o łącznej mocy 2,5 gigawatów. Tę elektrownię udało się bardzo w dynamicznym i szybkim tempie wybudować dzięki współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, dzięki lokalnym politykom, dzięki podejściu do sprawy i odpowiednim porozumieniu. Jest to w tej chwili moc 1 MW. Planujemy w tym rejonie do końca 2 następnych lat zbudować jeszcze 3 takie instalacje, które będą sąsiednie i będą dziedziczyły tutaj, graniczyły z tą instalacją. Jest mi niezmiernie miło, że konferencja, którą zrobiliśmy w kwietniu 2019 roku w Poleńczyku, przyniosła tak wspaniałe efekty i dzisiaj możemy już te efekty obserwować w postaci tej właśnie farmy fotowoltaicznej, która jest otwarta tutaj w Lesku. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy byli zaangażowani w projekt, w to, że udało się go tak szybko zrealizować, a mamy w chwili obecnej wiele innych lokalizacji, które już rozpoczynamy, w tym też bardzo duża lokalizacja i inwestycja, która będzie realizowana na gminie Haczów. Myślę, że za niedługo dowiemy się i będziemy otwierać kolejne wspaniałe instalacje fotowoltaiczne, które przynoszą w naszym regionie nie tylko stabilizację w postaci stałego dopływu prądu, ale też podatku, który płaci PGE Energia Odnawialna za dzierżawę tych gruntów, a także dzierżawę, która jest tutaj przewidziana na lata, która jest niezwykle istotna dla naszych samorządów, które z tych pieniędzy mogą później korzystać na inwestycje, na wkłady własne do środków zewnętrznych po to, żeby realizować kolejne inwestycje. Program ten wpisuje się w program energetyczny Polski do 2040 roku w zakresie zielonej energii. Poza tym Polska Grupa Energetyczna jest liderem w Polsce w tej chwili w zakresie odnawialnych źródeł energii pochodzących z elektrowni wiatrowych, z elektrowni słonecznych i elektrowni wodnych. W pobliżu znajduje się elektrownia Solina, zapora w Solinie Miczkowce. My w ramach synergii i współpracy w tym rejonie decydujemy się budować na tego typu źródła jednostki wytwórcze energii elektrycznej. Jesteśmy w tym momencie w okresie naboru różnych gruntów pod budowę farm fotowoltaicznych. Chcemy być w tej dekadzie, w tym dziesięcioleciu największym producentem energii elektrycznej z farm właśnie fotowoltaicznych, takich jak tutaj, która powstała w Lesku. Chcemy mieć przynajmniej 25% produkcji energii elektrycznej ze słońca w kraju. Dzisiaj już jesteśmy absolutnym liderem w zakresie energii odnawialnej, w zakresie właśnie farm wiatrowych na lądzie. Po oddaniu naszego największego projektu Baltica 1 i Baltica 2 będziemy również największym producentem energii elektrycznej z farm na morzu. Inicjacją dla tego przedsięwzięcia, dla tej inwestycji była konferencja zorganizowana w 2019 roku przy współpracy tutaj regionalnej posła Piotra Uruskiego, prezesa ówczesnego Polskiej Grupy Energetycznej Energii Odnawialnej Arkadiusza Sekcińskiego oraz marszałka regionalnego. Zostaje podpisany list intencyjny wtedy i na podstawie tego w dniu dzisiejszym otwieramy jedną z pierwszych inwestycji, które w tym rejonie powstaną w zakresie zielonej energii. tvpodkarpacie.pl